witam Państwa na dzisiejszym wernisażu wystawy Lewandowskiego. Liwandowskiego. Zmierzch epigonów. Oto tutaj jest epigon. I tutaj mamy parę prac, rysunek, rzeźba. No ja przede wszystkim dziękuję za przybycie. Nie spodziewałem się, że tak liczne grono się pojawi. I no, cieszę się, że straciłem dziewictwo jako artysta, który gdzieś tam się zawsze miotał pomiędzy innymi pracami, a teraz mam swoją salę, w ogóle wypas. Cieszę się, że mogłem pokazać też to, co mnie interesuje najbardziej, to znaczy hiperrealizm, który gdzieś nie cieszy się teraz powodzeniem, jest traktowany jako jakiś trochę przeżytek. No jest tu trochę więcej może post-hiper... czegoś tam. No i może, nie wiem, czy coś odnośnie tytułu wyjaśniać, bo czy kogokolwiek to obchodzi. No, wszedłem tutaj, to się zastanowiłem, o co w sumie w tym chodzi. Doszedłem do wniosku, że zmierzch epigonów to właściwie taka tautologiczna sytuacja, bo epigon sam w sobie jest to osoba, która jest zakochana w wartościach, które przeminęły, a więc jest zmierzchem sam dla swoich wartości, jakby jest nieadekwatny do epoki, w której tworzy, dajmy na to. W związku z czym no, okaże się po tej wystawie, czy jestem zmierzchem, czy nie. Generalnie chodzi o to, że na przykład tamten rysunek jest robiony z modelu 3D, co może nie jest do końca czytelne i jakby w tą stronę teraz zamierzam działać. Może czas rozpocząć performance. O, masz piękny, bo to rozpadłem. Robić rzeczy całkowicie wirtualnie, potem tworzyć kolejne symulakry, aż po prostu się zajebie.